Siemaneczko, dzisiaj nauczymy się, jak gwizdać na palcach. Przysunę się do kamery tak niebezpiecznie blisko, bo chcę zaprezentować wam technikę. Potrzebujecie dwa palce, nie wkładacie ich za głęboko do jamy ustnej, też nie za blisko. Jak za blisko, to będzie coś takiego. Jak za głęboko? No to analogicznie też nie będziecie w stanie wydobyć z siebie żadnego dźwięku podobnego do gwizdania. Teoria wydawała się prosta. Bierzesz dwa palce, wkładasz do ust i smuchasz. Ale w praktyce już nie było tak wesoło. Bez palców umiem tak. Powiedzmy w miarę gwizdać. A z palcami? A z palcami jak widać? No nie brzmi to najlepiej. Zatem nie ma na co czekać i zaczynamy trening. Postanowiłem tym razem nie posiłkować się poradnikami i spróbować nauczyć się gwizdać samodzielnie. Jak możecie zauważyć, początkowe próby były delikatnie mówiąc dalekie od perfekcji. I mimo, że czasem coś mi wyszło, to było to dziełem przypadku. Ej. Kurde, jak to było? Problem polega na tym, że czasami mi się udaje już uzyskać dźwięk podobny do gwizdania, ale nie jest to powtarzalne, nie umiem tego zrobić na zawołanie. Czasami czuję, że to już jest prawie to, ale słychać, że to powietrze gdzieś tam jeszcze bokiem ucieka. Przeniosłem się przed lustro. Oczywiście przede wszystkim dlatego, żeby podziwiać swój wygląd w trakcie aplikowania do ust połowy palców, ale także po to, aby wyrobić sobie jakiś schemat, wyczuć optymalne ułożenie palców, ust i języka, no i rzeczywiście coś, co zaczęło dawać. Brzmi jak czajnik. Podejrzewam, że ten skill do niczego mi się nie przyda, ale zawsze chciałem umieć gwizdać na palcach, jak w filmach się kiedyś gwizdało na taksówki. Czasem udało mi się osiągnąć coraz większą powtarzalność i udawało mi się też wydobywać dźwięki, które nieco przypominały gwizdanie. Zaraz mnie wyrzucą stąd. Przyznam, że trochę się cykam, że zaraz zwrócę czyjąś uwagę. Ktoś się wystrasza albo coś, dlatego muszę ostrożnie, więc okej, trzeba przejść w jakieś bardziej ustronne miejsce. Niestety, odkąd gwizdanie zaczęło mi trochę wychodzić, zacząłem straszyć ludzi i się na mnie dziwnie patrzą. Niektórzy chyba mają też jakieś pretensje, więc no co, trzeba wrócić do domu. Ogólnie wydaje mi się, że postęp jest zauważalny i to już jest prawie to. Potrafię prawie na zawołaniu zagwizdać. I to naprawdę, naprawdę głośno. Czuję, że mogę głośniej, ale muszę się powstrzymywać, bo mój kot się boi i ja się boję sąsiadów. Także myślę, że wyzwanie będzie zaliczone. Paradoksalnie, jak wspomagam lewą dłonią, którą nie trenowałem, gwizdanie wychodzi mi głośniej i łatwiej. I to zdecydowanie głośniej. Ja to pracowałem tak, staram się opierać na dolnych zębach, postawiać delikatną szparę, ustami staram się objąć palce, żeby powietrze nie uciekało za bardzo i dmuchać. Pod jakim kątem w ogóle to po prostu wypracowałem metodą prób i błędów i jeżeli chcecie się z tym pobawić, no to polecam tak samo. Mniej więcej pod takim kątem dokładam i dołem palców delikatnie dotykam dolnych zębów. Bawiłem się bardzo dobrze w trakcie nauki tego skilla. Nie był to zbyt długi czas, ale nie każdej umiejętności trzeba się uczyć nie wiadomo jak długo. Tu wystarczyło z półtorej godziny może, żeby opanować do tego poziomu, bo żeby czasami wydać z siebie jakieś świsty podobne do takiego gwizdania, to w zasadzie może od samego początku coś takiego przyjść. Przez przypadek, ale żeby była powtarzalność, po prostu tak, że dokładasz i... Praktycznie za każdym razem... To jest zadowalająca powtarzalność i sądzę, że każdy się może tego nauczyć w zasadzie w bardzo krótkim okresie. Kolejny skill do kompletu zaliczony. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Na razie!